Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Kiełpiński konkretnie, tym razem na Łodzi. Jesteśmy na środku Wisły, jesteśmy na Lasucie. Jesteśmy na statku, który jest świadectwem historii Torunia Nadwiślańskiej. To jest statek z polichromii, który pływa po Wiśle i stał się studiem programu Kiełpiński konkretnie. Dzisiaj zaczynamy od rozmawiania o Toruniu oczami osób w kryzysie bezdomności. Inni mówią bezdomni, niektórzy się na to obrażają. Inni mówią, nie, jesteśmy bezdomni, przestańcie już tak gadać. Właśnie z taką osobą będę dzisiaj rozmawiał, z Markiem. Witam, Marku. Dzień dobry. Witam. Myśmy się poznali w takich mocnych okolicznościach. No, mocnych. Ja byłem wtedy w bardzo dużym kryzysie bezdomności, nie? Mieszkałem na Pustostanie, pierwszy raz przyjechałeś do nas, nie? Ale to był Dworzec Wschodni. Przy Dworcu Wschodni. Przy Dworcu Wschodni. Pustostan był, nie? Słynny, a na Wazilu tam wtedy mieszkał. Oj, zaczęło nas pięciu, no, ale jak się okazuje, w takich czasach, jak przychodzi zimno, nie? Jak zobaczysz chłopaka na Dworcu Wschodni, który siedzi na obce, się trzęsie, nie? No to ma podobać. No to nie wiem, chodź, spać nie ma gdzie, ale jest ciepło. Usiądziesz się na fotelu, posiedzisz, do rana wytrzymasz, nie? No i tak się po prostu, wiesz, ponad rok się zeszło. O, jak to się mówi? A słuchaj, tam byście używali tych igieł, tak? Tak, igla. Mieliśmy cztery igla, nie? Ja jeden nie używałem, no bo jak mówię, zawsze w moim wieku z niego wyjść, to trzeba się zawsze zastanowić, nie? No, to ja wolałem leżeć, wiesz, tego, nie? Bo po prostu się tak mówi, że no, nieraz za potrzebą, nie? To nim się z tego igla bym wygrzebał, to wiesz, jak to jest, nie? To wolisz obok, nie? No, nie, ja miałem materace, serce Torunia przywiozło, a ja tam miałem, jak to się mówi. Do serca dojdziemy, a najpierw mi powiedz, gdzie wy bezdomni macie te słynne majbachy? Znaczy, cię powiem inaczej. Oba dwa zawiozłem Rydzykowi, nie? A trzeci mi ukradli, wiesz? No. Ukradli ci majbacha? No, zapomniałem, że wyciągnąć te stacyjki papier, no kluczyków. No słuchaj, no w życiu tak jest, no człowiek nieraz się zapomni, nie? A w moim wieku to się często zapomina, nie? No, to jest takie życie. A powiedz mi taką rzecz, ja się tutaj przygotowałem do programu i zbierałem ludzi i ogólnie rzecz biorąc, co pytam, to ktoś na wakacjach, a wy jakoś tak nie wyjeżdżacie. Znaczy się inaczej. Ja wylądowałem na bezdomności właśnie przez wakacje. O, właśnie, i od tego chciałem zacząć, jak się staje osobą bezdomną, no, czy osobą ja po prostu. Ja miałem wyrok w zawieszeniu. Za co? Za dodatek mieszkaniowy. Jak powiedziałem dyrektorowi w Potulicach, to bez krzesła spadł, nie? Mówi, to za co będę zamykać jeszcze, mówi, nie? Po prostu pani mnie wrobiła, która wynajmowała mieszkanie, nie płaciła podatków, nie? No i ja dzwoniłem do niej co 6 miesięcy, mówię, pani Sylwio, trzeba podpisać mi na dodatek mieszkania. Pani Marku, pan podpisz tam, mówi, to, kto to będzie sprawdzał, nie? No, faktycznie, nikt nie sprawdzał, mhm. Nie? Ale jak się do niej skarbówka przyczepiła, dlaczego nie płaci, nie? No to wyszło to, że ona powiedziała, że ona mi nie kazała, nie? I dostałem wyrok rok na 2 lata w zawieszeniu, no to prokurator chciał pół roku na rok, a sędzia powiedział spisu, bo to jest ten co go zrobili z niego, jak to się mówi, prezesa, nie? Prezesa zrobili sędziów w Aleksandrowie. To jest za mało, a samotnie wychowałem syna, nie? To jest za mało. No i wszystko szło dobrze. No, zacząłem pracować na Lidlach. No i przyjechałem tutaj do Torunia, kolega mnie zaprosił z Chemży na sandacze, nie? No i... Jakie? Na ryby? No, na rybki, nie? Na rybki, jestem wędkarz. No i byliśmy na łódce, płynęliśmy, ktoś zadzwonił. Ja wyciągam telefon, a nie zauważyłem, że on ma szczytówkę, wiesz? Wiecie, to jest szczytówka, jak nie będę chyba tłumaczył, nie? Tak, no i podniósł wędkę, a telefon zrobił tylko tak blub, 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 i poszedł. Ja mówię, o dzisiaj ryby gadają. A miałem jedyny kontakt z kuratorką, nie? Wtedy. No i... Dzwoniłem 2 razy, bo to była ta ścisła epidemia. Jakaś małolata odebrała, najpierw nie wie, o co chodzi, pan zadzwoni jutro, a jutro się już nie dodzwoniłeś, bo nikt nie odbierał, nie? No i jaki tego skutek ostatecznie? No, pojechałem na Lidl, wróciłem sobie z Lidl, wynajem sobie mieszkanie w Lubiszu Dolnym, tam poszedłem do pracy, pracowałem i pewnego dnia wychodzę z firmy, nie? 3 panów, takich byków, nie? Starego dziadka, 61 lat, na machę, kurczę, ręce do tyłu. Ja mówię, ja pierdolę. No i okazało się, że się, wiesz, nie kontaktowałem ze panią kurator, nie? No, to ona
nie mając ze mną kontaktu po 3 miesiącach, musiała do sądu zgłosić, że nie wiem, czy ja żyję, czy nie żyję, a ten mnie od razu odwiesił ten rok do odsiadki. Mhm. No i najpierw 14 dni na beczce, jak to wiecie, co to jest beczka. Wszyscy znają. No, co to beczka. No i później po Tulice, mając 61 lat, stawałem na 3 wokandy, nie? Mhm. Wiesz, co mi pani sędzina mówiła? Na pana więziennictwo dobrze wpłynie. Ja wracałem ze śmiechem. Jak wpłynęło w końcu to więziennictwo na ciebie? No, znaczy, że straciłem w Lubiszu mieszkanie, nie? Straciłem pracę. Aha. Wychodząc miałem 700 zł, nie? Aha. Na jeden dzień na hostel starczyło, nie? No i koniec. I co wtedy? No i wtedy został tak zwaną osobą bezdomną. W Toruniu działał, bo trzeba powiedzieć, że działał do niedawna ośrodek Mateusz, prowadzony przez Waldemara Dąbrowskiego. Ale to już, miałeś do czynienia? Znałem pana Waldka, bo znałem go, nie? Bo tam, ja go poznałem przez Kapi House, nie? Przez taką firmę tam, chrześcijańskie, od Darka Kaplonia, no. Bo przez taką panią Kasią Kowalczyk. Ona tam działa, ona nas kiedyś na Luminkowie, jak to się mówi, podeszła. Ale nie chciałeś zostać w Mateuszu? Ja nie mogłem, a wtedy był pełen. A teraz jest pusty. Teraz to mieszkam obok, nie? Mhm. Tak, tam właśnie mieszkasz, w tym okolicach? Za młynem wiedzy? Po drugiej stronie. Te piętrówki, co są. Aha. Jak zobaczyłem Ciebie dzisiaj na tym wywiadzie, co czytałem tam, bo co tam napisałeś, tak. Nie? Ja mówię, że ja tam cały czas się kręcę, nie? Ja mówię, że ja Cię nie widziałem, mówię, to... No ale problem taki, że w Mateuszu autentycznie nie dało się pić, nie wolno, absolutnie. Ale to znaczy się, jak był Waldek. Jak był Waldek. Jak był Waldek, a teraz, nie? No. Jak Milady odjedzie, nie? Nie? To... jest duszka wydeptana do Zodiaka, nie? Od nich, nie? Naprawdę? Naprawdę. No to nowe rzeczy tu mówisz w tej sprawie jeszcze więcej. Ale jest fałszowany doktorat, są kradzieże. To wiemy, bo czytaliśmy dzisiaj ten... A teraz słyszę jeszcze, że tam się po prostu... Nie, jakaś milady jest u nich tam, nie? Kobietka jakaś tam jest, nie? Słuchaj, ja mieszkam zaraz po drugiej stronie. Żeby zapalić, to chłopaki muszą wyjść na zewnątrz, bo u nas w pokojach nie wolno palić, nie? Mhm. No to my stoimy, to się wiesz, jak jest coś dobrym obserwatorem, a ja druga sprawa, już mam te swoje lata, że ja mało śpię, nie? No, ja szybko... widzisz w nocy, kto do Zodiaka idzie? Nie, w nocy to nie, ja rano wychodzę, idę na spacer, wiesz, ja nie umiem usiedzieć w pokoju. Mnie telewizor nie interesuje, ile można patrzeć w pudło. No słusznie, a powiedz mi taki początek bezdomności, zawsze mnie to fascynowało. Na początku zawsze się ląduje... Jak cię fascynowało, nie? To mogłeś przyjść, to ja bym się z tobą na 3 dni zamienił, wiesz? Tak? 3 dni byś był tym bezdomnym, nie? A ja bym poszedł do ciebie do pokoju. I gdybyś zobaczył... No to chyba taką próbę kiedyś zrobimy, żeby się oswoił. Nie. Jak jest zgrana paczka, tak zwana, no jest tam 5 czy 6 bezdomnych, nie? I są zgrani. Idzie jeszcze jakoś żyć. Tylko najgorzej, jak są ludzie, którzy są, wiesz, agresywni, jacyś tacy, nie? U nas nie było tego. U nas było to cielombany, na przykład drzewo, nie? Mhm. Ja gotowałem, bo lubię, nie? Mhm. No, ten myje naczynia, nie było. Rano jeden wstawał, to taki tam, to mój syn wstawał, nie? On od razu brał pierwsze miotłę, nie? Było wszystko zamiecione. Policjanci nasi ze Zubinkowa, nie? To oni, jak ktoś z nich to zobaczy, nie? Oni wiedzą, z kim będą gadali, nie? Malas mówi. Znają cię wszyscy. Nie, bo myśmy nie grandzili, myśmy nie robili żadnych zrady. Oni przychodzili, przyjeżdżali do nas, chwilę pogadali. Oni już naszych PESEL-i nie spisywali, bo oni mieli. Pamięć znali. Mój na pamięć. A chłopaków mieli w notesach, nie było tam czego. No, życie takie się, wiesz, potoczyło, jak się potoczyło. No, niech mi nie wierzył, że ja z tego wyjdę, nie? Bo nikt mi nie wierzył. Policjant do mnie powiedział tak, tu będzie mi czołg jechał, mówi. Ja mówię, dobra, jesteś mi winny kawę, nie? To od tamtego czasu już mnie winny jest, jakbym miesięcznie liczył chociaż po jednym, nie? To już 6. No. Ale nie, wracając, na początku się ląduje pod mostem? To prawda, z tym mostem, czy to takie... Słuchaj, każdy robi... Wiesz, że nie masz chałupy i masz... Dobrze, nie masz chałupy, no, jest wieczór. Słuchaj, najpierw się dużo spaceruje, nie? I myśli. Później pojedziesz sobie na dworzec, ugrzać się, nie?
No nie, nie, no taka jest prawda. Chociaż na dworcu gonili jak bezdomnych, jak psów, nie? Potrafią ochroniać się i cię w nogę kopnąć, nie? Jak siedziałeś i oczy miałeś przymknięte, nie leżałeś, tylko siedziałeś, nie? To szedł cię w nogę kopnąć, nie ma już tego ochroniarza, tam podobnie ma tego. Później rano się wsiadało w autobus, nie? Bo ogrzewanie było też, nie? Też cię pojeździło, żeby się ugrzać, nie? A później jak przyszedł dzień, no to chłopaki ruszali w trasę, nie będę mówił po co, bo nie mogę na nikogo czerniać, nie? No, a ja to jak zwykle, jak to mówi dziadek, nie? No co, tu poszłem, później poszłem sobie do galerii, pochodziłem sobie po galerii, po sklepach, po tego, no. Ale ludzie na pewno spytają, no dobrze, a może byś do pracy poszedł? Znaczy się, daj mi pracę 64 lata. Gdzie bym nie poszedł, nie? Panie. A na marginesie znasz się na wielu rzeczach, tak? Tak. Z kim byłeś w życiu, co robiłeś? Ja zaczynam jako budowlaniec, nie? Murarz, nie? Później robiłem jako zbrojarz, betoniarz. Później byłem na Lidlach, to byłem wszystkim, jak to się mówi. Na Lidlach, czyli budowa, firma tutaj JMS z Torunia, taka główny wykonawca, robił Lidle, nie? Sklepy Lidle. Lidle. No ja tam jedną literę nieraz mi, ja nie no, wymawiam, nie? I to. I po prostu robili wykonawcy. U takiego no, pana nazwiska nie będę mówił, bo to nie do tego. To na czarno się robi, czy na biało? No, odpowiedz, na szaro. Odpowiedz sobie sam na to pytanie. Aha. Dobra. No i to sobie było dobrze. Ja nie narzekam, bo ja nie narzekam. Ja jechałem na przykład... A teraz w tym wieku nie możesz takiej pracy znaleźć? Nie. Ja już mam wszystko. Gdziebym nie był, nie, to nie ma. Wiesz, w tej chwili mam stały zasiłek, to jest 1100 zł, nie? Mhm. To jest inwalidzkie jakieś? Znaczy to jest o niepełnosprawności, nie? To jest orzeczenie o niepełnosprawności z MOPS-u. To jest tak się to nazywa dokładnie. Czyli Toruń, miasto, tobie płaci 1100 zł. 100 zł. To nie tylko mnie, tylko ci, co mają orzeczenia, nie? No i tak z tego opłacam pokój, nie? Zostaje mi czapka gwoździ, nie? No i taka jest taka prawda. Ale żyć żyje. Wiecie, co jest najważniejsze? No. Dach nad głową. Tak. Chleba można zjeść ze smalcem i z cebulą, jak ja zawsze to mówię, nie? A tego. Z tym, że mówię, że jeszcze wrócimy do serca, to ci to jeszcze później powiem coś na ten temat, tego, wiesz, jedzenia, takich rzeczy. A tak to ja już nic w życiu nie potrzebuję. Tylko doczekać emerytury, zostało mi półtora roku, nie? I co, na jaką emeryturę? No, jak mi pani kiedyś liczyła, że powiedziała, że koło 2,5 tysiąca powinien mieć. Więcej nie, powiedziała, bo ja mam za dużo lat na czarno, wiesz? To jest taka prawda, jest, bo żeby zarobić kiedyś, nie? Jeszcze były dzieci małe, to w takiej normalnej pracy PRL-u, to co zarabiałeś? No, to się waliło robotę na czarno, od 7 do 15 gdzieś, później się jechało altanki budować na działkach, takie rzeczy. To ci się do emerytury już nie wliczy. Nie. No to się nie wliczy. To się nie wliczy. Uciekło w życiu 20 lat, ponad chyba już, nie? Ale to, słuchaj, ja mam dzieci dorosłe. Ja miałem 15 lat, jak zacząłem pracować, a niech się wezmę za robotę. U mnie nie ma nic takiego, co tego. Ale jakieś dorywcze roboty, rozumiem, ten dzisiaj słyszałem, że niestety zgubiłeś 50 zł. Chłop, no. Wypadło, tak? Znaczy, byliśmy z kolegą meble pani ponosić. No i rozliczaliśmy się, budowa tam stópkę, nie? No, nie wiem. Mówię, weszliśmy do Lidla po orężadę, nie? Po dwie orężady, nie? No i ja do kasy podchodzę, patrzę w kadonece, pić dych nie ma. Ja daję ci gwarancję, jakby mnie ktoś zobaczył przy tej kasie, nie? To ja bym chyba. Trup wygląda lepiej niż ja. No. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz. Mieszkasz w Toruniu, ale nie jesteś z Torunia, jesteś z Grudziądza. Dlaczego wybrałeś to miasto? Nie. Ja nawet nie jestem. Ja urodziłem się w Radzeniu Chemickim, jak wiecie, gdzie to jest. Wiem, znam, rodzinę mam tam. Tak? Tak. No ja tam mieszkałem 17 lat, później do 40 mieszkałem w Grudziądzu. Później moja mama mieszkała w Ciechocinku, no i tam chciała, żebyśmy tam przeprowadzili się. Znaleźli nam też domek na wynajęcie, bo jeszcze z żoną byłem, z dwójką dzieci, bo trzecie się urodziło w Ciechocinku, nie? No i tam mieszkali. A jak z żoną, przepraszam, Rozwiodłem się 14 lat temu. W zgodzie czy w złości? Mnie nie interesuje po prostu, co moja żona robi, nie? Potem ślub wzięła, drugi, nie?
a mnie zostawiła syna, co wszyscy mówili te słowa. Pani na K. Jak można zostawić facetowi 9-letniego syna i odejść? No, no. Wiesz, nawet w urzędach, a Ciechocinek to nie Warszawa, pamiętaj, tam wszyscy o wszystkich wiedzieli, jak nie to dopisali historię. Mhm. No. Mhm. No i to jest tak się... Pytam o ten toruń. No i później, mój syn skończył podstawówkę, no, nie, czy tam gimnazjum już było wtedy, nie? No i on do szkoły chce iść. Ale on do Aleksandrowej nie chce chodzić, bo on będzie, bo on tam mówi, tata, ja tam mówi, za dużo mam kolegów, mówi, używki, nie, takie rzeczy, ja jedę bym chciał do Tolnia jeździć. No i liczę, dojazd jego, bilet czerwony, nie? Aha. Mówię, kuźba, ile to pieniędzy? A tu mój syn starszy mieszkał na Kiedy Skłodowskiej, nie? I tam rozmawiamy, on mówi, ty ojciec, znaleźliśmy mieszkanie, nie chcecie się przeprowadzić? Na Kisłowski? I tak, po przeliczeniu kosztów, w Ciechocinku wynajmuję, mhm. I tu wynajmuję, to jeden diabeł jest. Mhm. Mówię tego. No i przeprowadziliśmy się, a syn po dwóch latach powiedział, że szkoła mu nie odpowiada i niech to idzie do pracy. Skończył 18 lat, nie? Mhm. No i tak się już tak zostało, tak już tak jestem. Dobra, no to muszę cię spytać, ten Toruń ci odpowiada jako miasto? Czy... Znaczy się, miasto jest w ogóle jako ładne. No. Bo jest ładny, jest przyjazny tego. Poznałem tutaj bardzo dużo ludzi. Powiem ci, że w życiu nie bym takich ludzi, jak poznałem tu, nie? To chyba bym nie poznał. Dlaczego? No bo... Jak to jak się jest w tym stanie bezdomności, tak, to się tak. Spotyka więcej ludzi w podobnym stanie. I to może nie, to w podobnym stanie to ja. Słuchaj, ja to staram się. Wiesz, ja mam wybraną grupę ludzi, z którymi się spotykam, nie? Z którymi tam tak utrzymujemy kontakty, jako ludzie, którzy tam. No, ja nie utrzymuję z wszystkimi kontaktu. Ja tylko jak idę, widzę to cześć, a jak widzę, że tam wiesz, wypity, to wcale się odwracam, go nie widział, nie? Bo mnie to nie potrzeba wstydu, tak? No a. Tu jest taka sytuacja, że ja poznałem ludzi z innych, ludzi dobrych, którzy zaczęli dbać o to, żebym ja nie został do końca bezdomnym. No właśnie, o to pytam, czy miasto, że tak twoim zdaniem dba o osoby w takim stanie i w jakim zakresie? No, znaczy się, tamta władza nie, a nie wiem jak będzie ta władza, bo tamta to nie. Tamta władza, czyli mówisz o poprzednim prezydencie. Jedyna osoba, która pozytywnie wywarła na mnie wrażenie, to był marszałek. Nie? Gdzie miałeś okazję spotkać? Spotkać się na Wigilii. No i co? Pomógł ci, czy tylko taki miły? Nie, to po prostu sama rozmowa, nie? Sama rozmowa, to już nie chodzi o to, że tego, tam zrobił kolację dla, jak to się mówi, dla takiej delegacji z tego województwa, to tam było tego. Ale sama rozmowa, to są tylko takie niuanse, że to, wiesz, pewne rzeczy... To tobie niewiele trzeba, tylko w rozmowie sympatii i życzliwości, tak no, już jest. A co, coś, tak? Co ja mogę powiedzieć innego zrobić? Taka rzecz, jak mnie ktoś nie obraża, tak? Aha. I rozmawia ze mną normalnie, jakbyśmy się znali od 100 lat, tak? To co ja mam powiedzieć? Że... Czyli dobre wrażenie zrobił na tobie. Na mnie zrobił dobre wrażenie. A ja bardziej pytam o wszelkie pomoce społeczne i tak dalej. No to się, to jest to. Ja nie mogę... Ja mam stały... A w schronisku dla mężczyzn byłeś? Nie mogę być, bo nigdy nie byłem zameldowany w Toruniu. Aha, no to jest taki, to jest taki przepis głupi, że katastrofa. Bo jak można odmówić komuś noclegu, bo on nie jest z Torunia. No. A w dowodzie masz co, Aleksandrów i Ciechocinek? Nie, ja mam Aleksandrów, no tu mnie jeden pan już nie pracuje w MOPS-ie, do Grudziądza chciał mnie wysłać. Ja mówię, panie, ja już tam 40 lat nie mieszkam, co ja tam mam zrobić, do kogo ja tam pójdę? Czyli, że w Grudziądzu to byś mógł iść do schroniska Grudziąckiego. Do Grudziąckiego, no. Ale ty wolisz to. No ale po co ja pojadę? Tutaj już poznałem kupę ludzi, co ja tam znowu chodził po ulicach, szukał kogoś? Coś tam tych już moich znajomych nie ma, jak są, to nie wiem, czy mi ich znalazł. Nie jesteś torunianinem, w tej chwili mieszkasz w Toruniu. Tak, mieszkam w Toruniu. Miasto, mówisz, ładne, ale tak, ty masz jakieś wątpliwości. Co to one dotyczą właśnie pomocy takim osobom jak ty, czy czegoś innego? Znaczy, tak, takim osobom jak ja, po prostu to jest takie przegadanie. Byłem na spotkaniu, gdzie to było? W Ozowni. No jest. Było spotkanie, tam było dla serca Torunia. No i
właśnie to, co się spytałeś o te noclegownie. I pani dyrektor mówi, że kto chce, to może pójść do noclegowni spać. No i mnie strzelił coś, nie? Mhm. Ja mówię, po co pani kłamie? Mhm. Po co mówię pani kłamie? Mówię, jak nie ma takiej opcji. Ona mówi, no, a ja mówię, ja wiem. Żeby było 30 minut, to na jedną noc by mnie przyjęli. Ale rano muszę robić dzidę, mhm. albo przyniosę ze Batorego kwitek, mhm. że jestem mieszkańcem Torunia, to tak. No ale to by był fałszywy kwitek, więc... Jak o ile nie byłeś nigdy zameldowany, to ci napiszą, że nigdy nie byłeś. Wszystkie adresy podadzą, gdzie mieszkałeś, nie? Mhm. Tylko nie Toruń. A tu wystarczyłoby to, że jakbym miał kogoś znajomego tu w Toruniu... I zameldował się. Nie. Tu mnie pani jedna podpowiedziała. Jadę z tobą do urzędu, aha. nie? Ty mnie meldujesz. Idziemy kawałek dalej wypić kawę, za godzinę wracam do urzędu i mówię, nie, pani mnie wymelduje, ja z tym panem nie chcę mieszkać. Mówi, to on się już kłócił od samego początku. Aha. I w papierach już jest znak, że coś z Toruniem nie masz. Że kiedyś miałem w Toruniu meldunek. To jest tak absurdalny przepis, że ja tego nie rozumiem, rozmawiając z dużo ludźmi na ten temat, ale to... Tego się w Polsce nie da przeskoczyć. I to jest ogólnopolski zasada, tak? Nie, podobnież nie. W niektórych miastach tak, w niektórych nie. No, to jest takie, wiesz, dokładnie to ja tam nie A wiem. A ilu twoim zdaniem jest takich osób w Toruniu bezdomnych, które nie mogą iść do schroniska, ponieważ nie będzie... Oj, dużo. Tylko część... Ale znasz stosunki, jakie panują schronisko, bo słyszałem, że tam niektórzy po prostu nie mogą wytrzymać, bo tam za dużo się pije. Pije, śmierdzi. W pierwszym budynku. Tak, bo tam jest pani socjalna, nie? Mhm. Ta, która siedzi, pani Beatka, nie? Bardzo, bardzo miła osobka. To jak tam wchodzisz, to pierwsze to musisz tak zrobić. Noc zasłonić, nie? Żeby przelecić, bo ona oczywiście ma biuro na samym końcu tego baraku, nie? To trzeba, wiesz, jak to jest, nie? To trzeba tego... Trzeba przeżyć życie, żeby to nie tak, robić, tak. Tam, no. Jak można... No teraz jest lato, ja rozumiem to. No o zimę to chcę spytać, bo teraz jest nie, tak, że możemy ale się nie, położyć tutaj ale na torniku musisz, latem możesz, latem musi, on musi wyjść z ośrodka o 7 rano, siedzą na wózkach inwalidzkich, bez nóg, bez tego, pod tym, bo on nie może być na pokoju. Gdzie jest ta paranoja? No. Znaczy, co nie może, co tak, łóżko zasielone i wychodzi. I musi opuścić. I o 19 może wrócić i koniec. Mhm. No. W drugim budynku to jest takie płaty. No, to nie jest normalne życie. No więc co ty wtedy robisz? I gdzie ty najpierw zamieszkałeś? To się szuka pustostanu, coś. Tak, się nie. Nam policja podpowiedziała, nie? Tak, oni nam podpowiedzieli. Słuchajcie, na wschodnim jest pustostan, nie? Bo tam mówi, pozamykali, nie? Mhm. Mówi, nie ma już tam nikogo, tylko że jest syp. No pojechaliśmy zobaczyć. Kurczę, no pomieszczenie jest ładne, wszystko. No to chłopaki 4,5 godziny sprzątali, wynosili mm-hmm. to wszystko, no i później Misza... To jest to miejsce, które widziałem tam wtedy. To co byłeś tam? To była zima jakaś. No zima to była, no zima. Kaśka Kowalczyk zrobiła zrzutkę na fejsie, kupili nam kozę. No. Kaśka Kowalczyk skąd? Z ona jest w Coffee House działa, nie? Coffee House, czyli tak, to jest ona chrześcijański dom pomocy. A jest jeszcze radną okręgu tam na Lubinkowie, nie? Mm-hmm. Nie wiem, tam którego nie. No później... Zapoznała nas z Miszą, z Michałem, nie? No. Michał Piszczek, szanowni państwo. Tak jest. To jest szef sercowni Serca Torunia. Serce Torunia. Do tego dojdziemy. No tak się później zaczęło. My się posprzątaliśmy, dostaliśmy troszeczkę tak zwanych tam pomocy takich do spania, nie? Te igla, co jak ty to... Ale policja po prostu, i to jest normalne, że policja pomaga ludziom w tym stanie? Czy to, że na przykład, nie wiem... No to jest, czyli oni was poinformowali, że jest puste, że jest puste. Tak życzliwie, po cichu, czy tak nie, oficjalnie? Nie, normalnie, powiedział, że jest puste, to... Bo oni po prostu i tak trzy razy dziennie przyjeżdżali, a nieraz cztery, nie? Odwiedzić was, tak? No tak, nie, bo oni sprawdzali, bo to jest zima, to jest, oni mają obowiązek, nie? Każdy patrol ma obowiązek dwa razy przyjechać w czasie służby, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyjemy, czy oddychamy, jak ja tam się śmieję. Mhm. Ja, jak wchodzili, ja mówię, komisarz żyje. Nie? A on się śmieje, mówi, ty mnie przestań, ja jestem komisarz. A mówię, widzę po oczach, że będziesz. No. A powiedz mi, jak Straż Miejska? Tak, no, samo, tak, tylko tak, że po prostu... Czyli to są służby, które znają osoby w tym stanie i pomagają. Oni pomagają. Oni przyjeżdżają po to, żeby też przyjechać. Jak zawsze mówię to, bo co oni mogą zrobić?
Do ośrodka cię odwieźć nie mogą, na Noclegownię, no bo nie mogą, bo nie, tak, nie tak. mają tego. Oni mogą jedyną rzecz zrobić, jak ktoś kogoś na ławce znajdą pijanego, to daj złego zabierz, nie? Mhm. Bo niektórzy to robią tylko po to, żeby go odbić, żeby się wyspał w ciepłym. Dosłownie, tak? Tak, tak. To jest tak samo, normalnie wypije, specjalnie się położył na ławce, czeka, tak? Tak. No tak samo jak niektórzy, którzy dużo siedzieli, nie? To bierze szybę, rzuci kamieniem we szybę tego, żeby go zamknęli na 3 miesiące, to zima zleci. No takich to nie polubią mieszkańcy Torunia. Nie, rozumiem. No ale... Problem polega zasadniczy, że mieszkańcy Torunia różnie reagują. Wielu bardzo życzliwie, tak jak na przykład wolontariusze Serca Torunia, tam zauważyłeś ludzi z wszystkich profesji, tak? Ojej, od studentów do profesorów. Od profesorów, no. Dosłownie, no. Ale są też tacy ludzie na zapowiedzi, którą tutaj robiliśmy w tym miejscu dzisiaj. Tam wśród komentarzy jest jedna taka, że należałoby zrobić getta dla was, zamykać i odizolować od społeczeństwa, ale żeby was nie było widać. Ale nikt nie, to dnia, nikt nie zna dnia i godziny, co się może w życiu wydarzyć. Ta co pani, która napisała, to też tak może skończyć. Ale inaczej, 3 lata kredytu nie zapłacone za mieszkanie, jesteś na bloku. To słyszałem, to jest taka zasada. No, to jest taka zasada, no. Bo ludzie, ja zawsze mówię, nie odczytaj człowieka po ubiorze i cukierka po papierku. Mhm. Bo ja, będąc bezdomnym, chodziłem zawsze czysto ubrany, nigdy nie chodziłem brudny. Czy poszedłem do Caritasu się wykąpać, bo można było się w Caritasie wykąpać, można było się tego, nie było, że myśmy się o 10 wykąpaliśmy się, przebraliśmy się i czysto. No. A z tej szóstki, że tam ilu tam mieszkało, iluś pracowało? Nie. Tak, no, tam byli młodsi od ciebie, to oni by chyba znaleźli robotę, czy nie? Jak to jest z tym rzeczywiście szukanie pracy? Słyszałem kiedyś tak, że podstawowy problem, że do pracy musisz być czysty o, i tak dalej. O, tak? I powiedziałeś mi to, co chciałem ci właśnie powiedzieć. No idź, jak palisz w kozie, nie? Mhm. Jak, no to jesteś uwędzony trochę. No, uwędzony? My jak do autobusu wsiadali, to ludzie odchodzili od nas, bo my jak ryby byliśmy uwędzone. Mhm. No bo śmierdzisz dymem, nie masz się gdzie umyć, nie masz gdzie tego. No idź tam do pracodawcy, powiedz, przyjdziesz po pracy. Dobrze, ja się z tobą zgadzam. Przyjdziesz po pracy, nie masz się gdzie umyć. Mhm. A chwilę przerwę. Co się stało? Chwila przerwy, szanowni państwo, zaraz wracamy. Za 5 minut tu mi podpowiadają ludzie z obsługi technicznej. Coś się dzieje. Środek Wisły, proszę państwa. No. I nie są takie mocne te sieci u nas w Toruniu. Niektóre telefony działają, inne nie. Ale na środku Wisły. Nagrywa się teraz, czy nie?